Widziałem, forma fizyczna bardzo dobra. Fajny też bardzo gest z tym pasem. Rozumiem, że jesteś gotowy na walkę. Tak, ciężko tutaj trenowałem, więc mam nadzieję, że jutro pokażę. Wiadomo, że... Znaczy nie wiadomo, bo jeszcze tego nie byłem, byłem tylko w ringu, ale w oktagonie nie byłem. Dużo osób mówi, że zapomina się to, co się uczy. Ja mam nadzieję, że ja nie zapomnę i że dam dobrą walkę po prostu. No powiedz mi, media trening. Wrażenie na tobie zrobił? Dużo jakoś emocji było, czy to po prostu takie odhaczenie przed walką? Jesteś skupiony? Bardziej odhaczenie, więcej emocji dla mnie było właśnie, jak wychodziłem w tej judodze, więc to było najbardziej stresujące. No a spojrzenie face to face, jakieś dodatkowe emocje, czy... Nie, no bo jakby już byłem pewny siebie, na pewno pewności siebie to nie dodało, nie ujęło po prostu tak samo, bo jednak ciężko przez te 3 miesiące trenowałem. Wiadomo, to tylko 3 miesiące, ale jednak próbowałem wyciągnąć z tego najwięcej, jak się dało. No powiedz mi, te 3 miesiące, jeżeli chodzi o treningi, jak wyglądały? Ile tych jednostek treningowo było? Jak bardzo twoje ciało się też przy tym męczyło? Bo wiem, że na przykład korzystałeś z pomocy Manual Medu. Zresztą chyba mój kuzyn nawet cię masował, więc no tutaj o fizyczność jestem pewny, że masz dobrze o ciebie zadbali. No ale powiedz, jak twoje ciało dostosowało się do treningów? Ile tych treningów było? 8-9 tygodniowo. Mieliśmy czasami nawet 10. Mieliśmy 3 razy w tygodniu parter, 3 razy stójkę. No i potem mieliśmy bardziej takie treningi motoryczne i kondycyjne, obwody, wiadomo, takie rzeczy, więc od razu tak naprawdę na wysoki bieg biegliśmy, ponieważ jednak to 3 miesiące to jest bardzo mało i musiałem dużo nadrobić, szczególnie kondycyjnie i ogólnie technicznie, a o parterze to nie mówię, bo pierwszy raz na macie byłem 3 miesiące temu i... Ten to ma parcie na szkło, ten to ma parcie na szkło. Panie, bo ustawię. Nie mogę. Aj, konkurencja wbiła i zepsuła. Typowy. Dobra, kontynuując. Powiedz mi, bo wspomniałeś treningi na macie, parteru, stójki. No to ulubiona płaszczyzna to co? Stójka, parter? Parter. Pokochałem parter, odkąd tutaj jest mój trener z judo w sumie, ale trenujemy typowo pod MMA, więc pokochałem mega parter. Wolę chodzić... Znaczy, obydwóch trenerów lubię, ale jeżeli chodzi o ten, no to uwielbiam jakby parter. Tam więcej masz możliwości po prostu, jakby więcej do nauczenia też. To było coś zupełnie nowego dla mnie i mega się po prostu dobrze w tym czułem. Wiadomo, na początku, jak miałem tam pierwsze sparingi w grapplingu, to byłem tak spięty, że po 2 minutach po prostu już nie miałem jakby siły w mięsiach, bo tak się spiąłem, nie? Bo nie wiedziałem, że trzeba być luźnym, ale to trochę czasu zajęło. Czyli możemy spodziewać się poddania? Zobaczymy, jak to będzie w sumie. Wydaje mi się, że po przeciwniku mogę się spodziewać, że będzie chciał wejść w nogi, bo sam na konferencji mówił, że chce zejść jak najszybciej w parter. Natomiast wydaje mi się, że wystarczająco, przynajmniej na tego przeciwnika przeszkoliłem parter, żeby dać sobie też tam radę. No to jeszcze dopytam, ulubiona technika w parterze? A to wyjdzie przed czy po? A wyjdzie przed, to nie mów, dobra. Powiesz mi ten, a ja potwierdzę potem, czy miałeś rację. No to w takim razie dziękuję ci bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję.